Cześć, z tej strony Ormando i dzisiaj pomówię o Nintendo Switch. W piątek 13 miała miejsce prezentacja Nintendo nowej konsoli. Nintendo pokazało nową konsolę i powiem wam, że jak był pokazany kilka miesięcy temu pierwszy taki zwiastun tej konsoli, to zrobiło na mnie bardzo pozytywne wrażenie. I dziwiłem się samemu sobie, bo Nintendo to nie jest firma, która by trafiała do mnie, bo jeżeli śledzicie mój kanał, albo nie śledzicie, no to powiem jeszcze raz. Ja w grach cenię sobie przede wszystkim fabułę, a gry Nintendo raczej nie są skierowane na fabułę, a raczej właśnie na taką czystą rozrywkę płynącą z gier. Tak powiedzmy, no bo no, trudno się doszukiwać jakiejś bardziej skomplikowanej fabuły, choć gry nie mają zbytnio skomplikowanych fabuł, ale trudno się doszukiwać jakichś, nie wiem, nowych, fajnych twistów fabularnych w grach typu Mario, Kirby czy coś takiego, choć oczywiście są Zeldy, gdzie ta fabuła może nie jest jakaś taka rozwijana wprost, ale jeżeli poczytacie sobie w internecie na temat różnych koncepcji ludzi, jak te fabuły się rozwijają w Zeldzie w różnych tam częściach, to jest w ogóle wow. Nawet można to porównać moim zdaniem z tym, jak ludzie interpretują serię Dark Souls. Say what? Ale przejdźmy sobie od początku. Czym w ogóle to Nintendo Switch jest? Więc jest to taka hybryda konsoli stacjonarnej wraz z konsolą przenośną. Natomiast sama konsola jest właściwie tabletem, bo ta stacja dokująca, która jest do niej, bo mamy też stację dokującą, którą podpinamy sobie pod telewizor, umieszczamy sobie ten tablecik w tej stacji dokującej i wtedy możemy grać na telewizorze, ale nic nie przeszkadza temu, żeby wyciągnąć ten tablet i sobie grać gdziekolwiek, tak? Gdziekolwiek i to jest właśnie ta hybryda, że możemy podłączyć łatwo do telewizora za pomocą kabla HDMI, gdzie Nintendo dało w końcu do swojej konsoli kabel HDMI, co jest w ogóle niemożliwe, i dało zasilacz. Ci, co nie wiedzą, konsole ostatnie Nintendo, jak chociażby ten nowy 3DS, nie miał zasilacza w zestawie. No, fajnie, nie? Więc w każdym razie mamy taką hybrydę, ale to nie jest najważniejsze, bo sam ekranik jest oczywiście dotykowy, tam rozdzielczość nie jest jakaś powalająca, bo z tego co wyczytałem to 720p na tym tablecie, natomiast Full HD w momencie, kiedy podłączymy sobie to pod telewizor. Natomiast takim głównym featurem są jakby dwa kontrolery, tak zwane Joy-Cony. To są dwa malutkie i tutaj pierwsza rzecz. Ja się zastanawiałem, kiedy pokazywali tą prezentację i trzymali te dwa kontrolery, które są w jakby clue tej konsoli, czy one nie są za malutkie, bo to się wydaje strasznie małe. Dla mnie to akurat nie będzie wielki problem, moja łapka jest mała, ja nie mam z tym problemu, jeżeli przyciski są małe, no ale jak ktoś ma na przykład łapy jak powiedzmy Energik, Krzysiek, on to jest wielki chłop i ma łapy jak bochny. Jak go kilka razy spotkałem i się z nim witałem, to on, nie wiem czy on poczuł w ogóle, że miał drugą rękę w dłoni, jak sobie przybijaliśmy pionę, bo moja rączka w porównaniu do niego to jak mojego rocznego dziecka, taka rączka. Więc w każdym razie wydają się bardzo malutkie. Natomiast to, co w nich jest, to po prostu aż nie chce mi się wierzyć, że to tak będzie działać, ponieważ no, to jest strasznie małe, a w środku jest upchane bardzo dużo. Więc po pierwsze możemy sobie je dołączyć do naszego tableta po bokach, wtedy mamy konsolkę, tak? Ale możemy je odłączyć i one działają jako dwa oddzielne kontrolery. Kiedy je sobie przełożymy w poprzek, no to wtedy możemy sobie używać jako dwóch oddzielnych kontrolerów, dać koledze obok i pograć sobie na tym tableciku we dwóch. I to jest właśnie mój najlepszy feature tej konsoli, że mając jedną konsolę, ten tablet z tymi dwoma joystickami, tak, tymi joyconami, możemy pograć w dwie osoby. Więc to jest spoko. Nawet do 8 konsol można naraz podłączyć po sieci, tak? Po sieci Wi-Fi można sobie podłączyć i pewnie jakieś tam gry będą z tego korzystać. 8 konsol, czyli w Polsce to się tyle mniej więcej tych konsol pewnie sprzeda, więc może jakiś zlot fanów się zrobi i 8 osób się uzbiera, żeby sobie pograć. No bo no nie oszukujmy się, no nie wiem ile osób ma Wii U w tej chwili. Ja osobiście kojarzę z 5.
To i tak dużo, to i tak dużo. Ale w porównaniu do tego, ilu na przykład znajomych, dalszych, bliższych ma na przykład PS4, no to to jest przeważająca jednak liczba. Choć w sumie znam więcej osób, które mają Wii U niż Xboxa One. Tak, bo chyba tylko dwie osoby znam, które posiadają w tej chwili Xboxa One. Kolejna rzecz, która była zapowiedziana, no to cena. Cena. I dużo się mówiło, że to będzie niska cena, około 1000 zł, 1200 zł. Aż tak różowo nie jest. Nie ma oczywiście jeszcze u nas oficjalnej ceny, jeszcze nie widziałem, żeby jakiś sklep polski preordery zbierał na to. Zapewne za chwilę się już takie preordery pojawią, ale jeszcze na tą chwilę nie. Ale jest to $300 tam bez jednego centa. Więc tak w przeliczeniu no to będzie około 1400 zł, 1500, zależy jak tam, wedle jakiego przelicznika będzie to przewidywane. Więc myślałem, że o te 2-3 stówy będzie mniej. Czyli gdzieś tak, że powiem, że cena gry o jedną grę mniej. O, tak myślałem. Tyle będzie mniej więcej kosztować. Ale to też nie jest jakaś, wiecie, no, zaporowa cena, jak na to, co ta konsolka. Może ktoś się ze mną nie zgodzi, ale jak na to, co ta konsolka sobą reprezentuje, bo ona nie jest oczywiście tak mocna jak właśnie Xbox czy PlayStation, czy już nie wspominając o Pro i kolejnym Xboxie, który będzie pod koniec tego roku najprawdopodobniej. No, ale to jest Nintendo. Oni trochę inaczej podchodzą do tego i uważam, że podchodzą dobrze z jednej strony. Już tłumaczę dlaczego. Bo przede wszystkim Sony i Microsoft skupiają się na dawaniu coraz większej mocy obliczeniowej swoim konsolom, co i tak do końca nie wychodzi, no bo konsola PS4, ta podstawowa, którą posiada większość osób, no w momencie premiery już nie domagała, że tak powiem, pod względem PC-tów nie domagała. Kiedy ja zaczynałem z konsolami za czasów PlayStation 1 albo Pegasusa, to konsole jednak były te dwa kroki do przodu przed PC-tami. PC-ty je doganiały w miarę szybko i jeszcze szybciej nawet je przeganiały, ale zawsze konsola była tym jakby na premierę tym najmocniejszym sprzętem i z czasem to się po prostu zmieniało, no bo rynek komputerowy wiadomo idzie bardzo, bardzo szybko. A tutaj w tej generacji mieliśmy coś trochę odwrotnego, czyli już konsole na nowy nie domagały już na starcie, tak? Teraz Sony próbuje się ratować PlayStation Pro, które no też do końca nie domaga, bo tutaj jest niestety wybór między tym, że mamy na przykład płynniejszą grafikę, ale płynniejszą animację, ale słabszą grafikę, albo lepszą grafikę, a znowu, nie wiem, 30 klatek na sekundę, więc no coś tu moim zdaniem poszło nie tak. Nintendo zawsze szło jakimś takim innym trochę torem, przynajmniej od czasów Wii, tak mi się wydaje, no bo konsola GameCube czy coś, no to była standardowa konsola, tam nic nie było super innowacyjnego w porównaniu do tego, co Nintendo oferuje później. No i tutaj też się wydaje, że będzie to coś nowego, ponieważ nie dość, że te kontrolery są jakby dwoma oddzielnymi kontrolerami, kiedy gramy sobie na przykład taką Zeldę, to oczywiście łączymy sobie te dwa kontrolery i gramy jak na zwykłym padzie, ale w jakieś prostsze gierki, jakieś minigierki możemy sobie grać z drugą osobą, gdzie jedna posiada jedną część tego kontrolera, druga drugą. One też mają swoje żyroskopy, więc działają trochę jak wiloty, tak? Czyli ruch, odczytują ruch rąk. Więc do takiego malutkiego urządzonka upchano sporo technologii. Może w samym tym tablecie no nie ma tyle RAM-u, nie wiem, pamięci i tak dalej, ale to powiem wam, że to dla mnie to odgrywa bardzo drugorzędną rolę, jeżeli gry są dobre i sprawiają frajdę i to jest najważniejsze. No i przejdźmy właśnie do tych gier. Na premierę samej konsoli, bo zapowiedziano dużo tytułów, a właściwie nawet nie tytułów, ponieważ pojawiały się na scenie osoby, które mówiły o tym, że dopiero coś zaczynają robić, a nawet nie wiedzą. Tak było w przypadku Sudy 52, człowieka, który robił kiedyś No More Heroes, i on powiedział, że będzie jakieś No More Heroes, ale on w sumie nie wie, jaki będzie tytuł, nie wie w sumie, o czym ta gra, co to będzie za gra, ale kiedyś tam będzie i coś tam zaczyna robić. No,
Czyli na zasadzie takiej, jeżeli Nintendo Switch nie pyknie, nie ten, to anulują to. Jestem przekonany, że jeżeli nie sprzeda się tak jak huczne zapowiedzi na Wii U i nie sprzedało się Wii U, no to sorry, dużo osób się wycofa, tak? Albo zapowiedź tego, że na Nintendo wróci FIFA, no. I poza jedną grą, czyli nową Legend of Zelda, która wyjdzie 3 marca, tak samo jak konsola, konsola wychodzi 3 marca, chyba o tym nie wspomniałem, czyli już zaraz, to nie ma nic na tej liście. Tak naprawdę jest 2, 4, 6, 8, 10, 12 tytułów zapowiedzianych w dzień premiery. To jest bardzo mało, z czego tak naprawdę Zelda to jest system seller. Z drugiej strony bywały też premiery konsol, które nie miały w ogóle system sellera, więc może ta Zelda i okej. Tylko na zachodzie, tak, czyli tam Ameryka i tak dalej, no to tak, to Zelda to jest marka bardzo potężna, bo Nintendo jest potężną marką na zachodzie, natomiast no u nas, no nie. Nie ma nic poza tym, jakieś same popierdółki, Just Dance, One to Switch, to jest okej, to według mnie to powinno być dodawane do konsoli, do pudełka, bo to jest zbiór różnych minigierek, które korzystają właśnie z dwóch kontrolerów, żeby grać po dwie osoby, jakieś, wiecie, strzelanie do siebie a la kowboje na dzikim zachodzie, jakieś tańce i tak dalej. To Nintendo powinno dodawać do konsoli, ale te czasy już się niestety skończyły, kiedy dawano grę do konsoli. Ostatnio było właśnie Wii i pykło im, sprzedało się ponad 100 milionów egzemplarzy, więc może warto by było przemyśleć to i dodać do konsoli właśnie taką grę, która by była takim spoko party game na początek, żeby zapoznać się z mechaniką i możliwościami konsoli. No, reszta to są albo gry, które już znamy, albo, no, albo gry, które no, nikogo nie będą specjalnie obchodzić. Oczywiście pozapowiadano masę innych tytułów, ale one wyjdą z czasem. No, nowy Mario wygląda świetnie, ja chciałbym w to zagrać. No ale to jest dopiero święta tego roku, tak? Czyli właściwie cały rok czekania niemalże na nowe Mario. Mario Kart dopiero na wiosnę, więc i to też nie nowa część, tylko tak naprawdę remake z Wii U, więc z tymi grami bardzo słabo. I o ile byłem nastawiony, że mam nadzieję, że dziewczyna jeszcze tego nie ogląda, ale chciałem zbierać kasę na to Nintendo Switch, to tak, chyba po prostu poczekam. Tak myślę, że właśnie do czasów tego Mario. Czyli do świąt, może wtedy trafią się jakieś ciekawe promocje. Zobaczę też, jak to będzie się oczywiście rozwijać. Bo chciałbym mieć taką, wiecie, drugą konsolę, która by była bardziej nastawiona właśnie na zasadzie konsola głównie do zabawy, tak, ze znajomymi i tak dalej, bo wygląda po prostu na to, że to będzie jakby główne zastosowanie, czyli w grupie znajomych, niekoniecznie przed waszym telewizorem, ale zabrać to gdzieś, nie wiem, w przerwie, w szkole, gdzieś tam sobie pograć chwilkę, tak, popykać. I od czasu do czasu gry typu właśnie Legend of Zelda czy Mario. I mam nadzieję, że Nintendo zapowie też coś, co mogłoby przypaść do gustu trochę, że tak powiem, starszym widzom. Na przykład tuż przed tą konferencją Nintendo wznowiło jakby prawo patentowe do nazwy Eternal Darkness, prawo do nazwy Eternal Darkness, które było świetną grą i ja bym chciał zobaczyć kolejną część właśnie na Nintendo Switch, ale zobaczymy, nie było nic takiego zapowiedziane. Dajcie znać oczywiście w komentarzu, jak wam się w ogóle podoba Nintendo Switch, bo myślę, że sama koncepcja konsoli jest fajna, tylko Nintendo znowu niestety robi błąd taki, że nie dostarcza za wielu gier i zwłaszcza na starcie, no bo no słuchajcie, no zapowiedź Skyrima, no fajnie, no ale ta gra ma już 5 lat, no na wszystkim już można grać w Skyrima, no. I jeszcze jedno, Nintendo zapowiedziało też, że usługi sieciowe po jakimś czasie, czyli tam na jesień chyba, zaczną być płatne, czyli granie online i to, co wszystko znamy z Sony i z Microsoftu, będzie płatne.
i będą dodawać gry. No bo ja stwierdziłem, ej, no kurde, okej, dobra, wszyscy i tak tak robią, to niech dają gry co miesiąc i gitara. Nie podali ceny, ile ta usługa będzie oczywiście kosztować, bo to się tam okaże z czasem, ale zapowiedzieli, że będą dodawać gry z NES-a i z NES-a, tak? Czyli z Nintendo Entertainment System i Super Nintendo. Zajebiście. Gry z Pegasusa. Za abonament. Zajebiście. Dajcie znać w komentarzu, jak wam się ogólnie podoba idea Nintendo Switch. Cisza. Idea Nintendo Switch i czy bylibyście zainteresowani w ogóle taką konsolą? Bo ja nadal jestem, tylko poczekam na, że tak powiem, trochę szerszą bibliotekę gier. Dzięki wielkie, kłania się Ormando. Do zobaczenia. Cześć. Niech moc będzie z wami.